Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnych już warsztatach na platformie e-Rozgłos. Ja nazywam się Dominik Trzaskowski, jestem fizjoterapeutą, pedagogiem specjalnym, a w wolnym czasie wokalistą. Zatem pokażę dzisiaj Państwu, jak łączę wiedzę z fizjoterapii i wiedzę na temat emisji głosu. No bo czy może się okazać, że moja postawa ciała wpływa na mój głos, na to, jak mówię bądź śpiewam? Albo czy to, że spędzam bardzo dużo godzin w jednej pozycji w pracy, na przykład przed komputerem, gdzie cały czas moje stawy biodrowe są zgięte, gdzie mój brzuch być może jest uciśnięty, gdzie moja szyja jest wyciągnięta do przodu, żeby patrzeć w ekran. Czy to może powodować, że czuję jakiś dyskomfort podczas mowy bądź śpiewu? Dzisiaj o tym powiemy, bo badania naukowe, jak i przypadki kliniczne pokazują, że nasza postawa ciała ma duży wpływ na to, jak mówimy, jak śpiewamy i na to, czy jest nam wygodnie to robić. Zapraszam zatem Państwa do ćwiczeń. Zanim jednak do nich przejdziemy i porozmawiamy sobie o tym, jak powinno wyglądać nasze ciało, żeby nie powodowało różnych dyskomfortów, poproszę Państwa, żebyście przygotowali od razu kilka rzeczy, które będą nam na dzisiaj potrzebne. Jeżeli macie w domu piłkę, mniej więcej o takiej średnicy, żeby zmieściła się na odcinek szyjny, żeby można było ją położyć pod naszą potylicą, będzie ona nam potrzebna do ćwiczeń. Poproszę, żebyście przygotowali jakąś matę bądź koc, na której będziecie mogli się położyć. Jeżeli macie w domu też dużą napompowaną piłkę, to proszę, żebyście ją też przygotowali. Jeżeli nie, poradzimy sobie bez niej. Obalimy dzisiaj także kilka mitów dotyczących tego, jak działa nasz głos, albo jak powinny działać mięśnie. Słyszymy to wśród wokalistów, słyszymy to wśród mówców, więc dzisiaj kilka mitów bardzo ważnych na temat postawy naszego ciała postaramy się obalić. I już Państwa zapraszam na ćwiczenia. W związku z tym zatrzymajcie nagranie, ubierzcie się luźno, tak jak ja, w jakąś wygodną koszulę, wygodne spodnie i będziemy mogli zaczynać. Jak zatem powinno wyglądać nasze ciało w przestrzeni? Na pewno powinniśmy czuć, że stoi ono w miarę naturalnie, luźno. Nie powinniśmy odczuwać w żadnej sferze, w żadnej części naszego ciała niepotrzebnych spięć. Zacznijmy sobie od ustawienia stóp przez miednicę, obręcz barkową, aż do głowy. Pokażę Państwu, jak powinniśmy wyglądać zarówno w tej płaszczyźnie, jak i bokiem. I będziecie mogli wtedy ustawić sobie swoje ciało przed lustrem, tak, żebyście widzieli mniej więcej, że jest to zrobione prawidłowo. Spójrzmy. Zajmijmy się naszymi stopami. Nasze stopy powinny stać mniej więcej na szerokość bioder i powinny być obciążone równomiernie. Musimy czuć, że nasz ciężar ciała nie jest ustawiony mocno na piętach ani mocno na palcach, a mniej więcej na środku stopy. Co dalej? Nasza miednica nie powinna wychylać się ani w jedną, ani w drugą stronę. Jeżeli w ten sposób złapiemy naszą miednicę, to naszymi palcami wskazującymi będziemy mogli wyczuć takie wystające kości. To są kolce biodrowe. Można je tutaj wyczuć na przedniej części powłok brzusznych. Jeżeli Państwo je wyczują, można sobie najbardziej wystający punkt przed lustrem dotknąć palcem i zobaczcie teraz przed lustrem, czy któryś z palców nie jest bardzo wysoko ustawiony, a drugi bardzo nisko. Czy nie ma zbytniej dysproporcji? Spróbujcie teraz ustawić swoją miednicę równo, to znaczy, żeby
ani jeden kolec biodrowy, ani drugi nie był wyżej od poprzedniego. Jeżeli teraz czuję, że jest mniej więcej równo i możecie także to zauważyć przed lustrem, to przejdźmy dalej. Nasze ramiona. Nasze ramiona na pewno nie powinny być ustawione bardzo wysoko. Raczej powinny być opuszczone, delikatnie opuszczone w dół i to opuszczenie powinniśmy cały czas czuć. Przedramiona luźno ustawione, na pewno nie zrotowane, tylko powinny być w pozycji pośredniej. Nasza głowa. Jeżeli zauważycie, że wasza głowa przechylona jest albo w jedną, albo w drugą stronę, to też nie jest ustawienie prawidłowe. Nazywamy to shiftem, czyli takim przesunięciem właśnie. Staramy się, żeby nasza głowa była ustawiona w centrum ciała, nie zadarta cały czas do góry i też nie przesadziście ustawiona w dół, czyli można powiedzieć nie taka zgarbiona, tak? Patrząca idealnie, na wprost. Jeżeli zamkniecie teraz oczy, postarajcie się, to powinniście poczuć to ustawienie ciała, które teraz wykonaliśmy. Spróbujcie poprzenosić trochę ciężar z jednej strony na drugą. Zatrzymać się i jeszcze raz skorygować, czy na pewno wszystko dobrze jest ustawione. Zastanów się, czy twoje stopy są ustawione na szerokość bioder, czy ciężar jest rozłożony równomiernie. Czy twoja miednica nie ugina się w jedną bądź w drugą stronę, przechylając cały tułów? Czy twoje barki są luźno ustawione? Czy twoja głowa nie jest w żadnym bocznym przesunięciu, tylko ustawiona jest na wprost? To jest właśnie prawidłowa pozycja, jeżeli będziemy patrzeć na siebie od przodu. Jak powinniśmy wyglądać z boku? Tutaj mamy troszeczkę więcej do omówienia, także wykonamy kilka ćwiczeń, które pomogą nam prawidłowo ustawić nasze ciało. Najpierw omówmy sobie naszą postawę. Oczywiście stopy cały czas ustawione powinny być tak, jak opowiadaliśmy. Stopa nie jest też zrotowana i tutaj będzie widać ani w jedną, ani w drugą stronę. Palce delikatnie powinny rozchodzić się do zewnątrz, bardzo delikatnie. Następnie nasza miednica może być albo bardzo wysunięta, albo schowana. Mówi się o przodopochyleniu miednicy i tyłopochyleniu miednicy. Oczywiście tą idealną pozycją jest pozycja pośrednia. W związku z tym, jeżeli zauważysz, że twoja pupa za bardzo jest wystająca i tworzy w odcinku lędźwiowym, czyli tu, taki duży łuk, to na pewno będziemy się starali to ustawienie miednicy skorygować. Jeżeli widzisz, że twoja miednica ustawiona jest za bardzo do przodu, a twój odcinek lędźwiowy staje się płaski, a nawet zaokrąglony, to też wiesz, że nie jest to prawidłowe ustawienie. Ustawieniem miednicy zajmiemy się na ćwiczeniach, które zaraz będę pokazywał. Przejdźmy dalej. Zobaczmy, jak są ustawione nasze barki. Nasz bark powinien być ustawiony mniej więcej po środku ciała. Nie powinien zamykać klatki piersiowej, czyli być ustawiony w tak zwanej protrakcji, ani też nie powinien być za bardzo zrotowany do zewnątrz, wypychając cały nasz tułów do przodu. Czyli nasz bark powinien być ustawiony mniej więcej po środku. Teraz jedna z najważniejszych rzeczy, ustawienie naszej głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. Często zdarza się, że kiedy chcemy coś wytłumaczyć, bądź dobitnie powiedzieć, albo też kiedy chcemy być bardziej słyszalni, to wyciągamy naszą głowę do przodu. Taka sama sytuacja dzieje się, kiedy pracujemy długo przed komputerem, zwłaszcza w nieprawidłowej pozycji. Wtedy często nasza głowa wysuwa się do przodu. Tak samo jest z telefonami.
Kiedy działamy na telefonie, często wysuwamy głowę w przód. Ta pozycja bardzo często jest uaktywniana podczas czynności codziennych. I teraz zobaczmy, jakie jest właśnie nieprawidłowe ustawienie. To wysunięcie głowy do przodu jest zupełnie, nawet słychać, że zmienia trochę mój głos, jest zupełnie nieprawidłowe. Tkanki z tyłu są bardzo przykurczone. Tutaj staramy się wydłużyć te tkanki z przodu, ale nienaturalnie, dlatego napięcie tych mięśni zwiększa się. Nasza broda powinna opadać na rękojeść mostka, czyli opadać bardzo blisko tutaj, przed mostek, i na pewno jej rzut nie powinien wychodzić poza obręb naszego ciała albo na brzuch czy klatkę piersiową. Powinien być raczej schowany, a tył naszej szyi powinien być wydłużony. Nie zmniejszony, a wydłużony. Spróbuj to zrobić przed lustrem. Z tej pozycji przejdźmy tutaj. Jeszcze raz. Z tej pozycji przejdźmy tu. Teraz poproszę Cię, żebyś stanął jeszcze raz. Zamknął oczy. Sprawdź, czy Twoje stopy stoją dobrze. Czy Twoja miednica nie jest ani za bardzo wychylona, ani za bardzo schowana? Czy Twoje barki nie są wysunięte do przodu, zamykając klatkę piersiową, tylko ustawione w takiej pośredniej pozycji? Czy Twoja głowa nie jest wysunięta bardzo do przodu? Albo przesadnie do tyłu? Jeżeli ustawiłeś się w prawidłowej pozycji, to zamknij oczy i spróbuj zapamiętać tę pozycję. Wiemy już, jak wygląda prawidłowe ustawienie naszego ciała. Za chwilę pokażemy sobie, jak ćwiczyć, jak wykonywać bardzo proste, nieskomplikowane ćwiczenia, ażeby nasze ciało układało się w odpowiednich pozycjach. Znamy już prawidłową postawę, więc spróbujmy teraz wykonać ćwiczenia, które pomogą nam to ciało dobrze ustawiać. Pierwsze, jedno z najprostszych ćwiczeń, to ćwiczenie obciążania prawidłowego stóp. Spróbuj ustawić swoje stopy na szerokość bioder, może być delikatnie, ale naprawdę delikatnie szerzej. Delikatnie ugnij stawy kolanowe. Spróbuj złapać się za miednicę w takim ustawieniu. I przenośmy ciężar swojego ciała na jedną stronę i na drugą. Jedna, druga. Spróbuj robić to ze mną. Jedna, druga. Zostaje tylko na palcach na tej nodze i na zmianę. Poczuj, jak ciężar jest na jednej nodze. Poczuj, jak ciężar jest na drugiej nodze. Teraz spróbuj zmniejszyć amplitudę, coraz mniej odrywając swoje nogi. Zmniejszamy. Jedna strona, druga, jedna, druga. I spróbuj znaleźć ten środek, czyli to ustawienie, gdzie na jednej i na drugiej nodze będziesz miał tyle samo ciężaru ciała. Ja już czuję. Teraz zamknij oczy, żeby to poczuć. Świetnie. Wykonując to ćwiczenie kilka razy w tygodniu, będziesz coraz bardziej świadomy tego, kiedy obciążasz swoje kończyny równomiernie, i będziesz miał świadomość tego, jak ustawia się Twoje ciało w przestrzeni. Spójrzmy teraz na naszą miednicę. Mówiliśmy o przodo- i tyłopochyleniu. Spójrzmy zatem. Stańmy w takiej samej pozycji, którą przyjęliśmy do ćwiczenia przed chwilą, czyli stopy na szerokość bioder, kolana delikatnie ugięte.
Staraj się jak najbardziej wychylić pupę, jak najbardziej ją schować. Będziemy kołysali miednicą. Hop, 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 hop. Spróbuj ze mną. Zauważ, że nie robię tego tułowiem, nie przechylam się tu. Mój tułów raczej stoi nieruchomo. Staram się ruszać tylko miednicą. Delikatnie ruszają się moje stawy kolanowe. I teraz dokładnie tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu. Spróbuj zmniejszać kołysanie i ustawić się gdzieś po środku. Jeżeli znalazłeś już środek tego ustawienia, zamknij oczy i spróbuj zapamiętać to ustawienie miednicy. Świetnie. Teraz postaramy się pokazać kilka ćwiczeń, które będą utrzymywały naszą miednicę w właściwej pozycji. Zapraszam Cię teraz, żebyśmy przeszli do pozycji leżącej na macie bądź na kocu, żeby powierzchnia, na której będziemy leżeli, nie była zbyt miękka, ale też żeby nie była zbyt twarda, żeby to było wygodne. Przejdźmy do leżenia tyłem. Przypomnij sobie poprzednie ćwiczenie. Zegnij swoje stawy kolanowe. Zacznij swobodnie oddychać. I spróbuj teraz zrobić to samo ćwiczenie, tylko w leżeniu. Wypchnij pupę, wypchnij jak najdalej. Zauważ, że robi się tutaj, przy odcinku lędźwiowym, miejsce. Tak? A teraz doklej to miejsce, czyli ustaw pupę w drugą stronę. Jeszcze raz. Wypnij. Schowaj. Wypnij. Schowaj. I teraz spróbuj znaleźć pozycję pośrednią, pomiędzy. Ja już czuję, jestem pomiędzy. Mój odcinek lędźwiowy kręgosłupa jest doklejony. Moja miednica jest ustawiona pomiędzy, nie jest ani wypięta, ani też nie jest za mocno schowana. Kładę sobie moje palce wskazujące na wystające kości, na kolce biodrowe. I teraz spróbuj bardzo powoli wysunąć jedną nogę w przód, nie ruszając ustawienia swojej miednicy, nie zmieniając go. Staraj się, żeby nic nie szło ani do góry, ani do dołu. Nie odrywaj nogi i wróć. Nie wiem, czy zauważasz, zaczynają powracać dolne powłoki naszego brzucha, czyli przechodzimy także do ćwiczeń mięśni brzucha. Druga noga to samo. A nie zmieniaj ustawienia swojej miednicy. Świetnie. Spróbujmy jeszcze kilka razy. Pamiętaj, żeby miednica była cały czas ustawiona tak samo. Zwłaszcza przy krańcowych zakresach ruchu, kiedy prostujesz nogę. Świetnie. Teraz spróbuj podnieść raz jedną, raz drugą nogę, cały czas utrzymując miednicę w tej samej pozycji, pilnując, żeby odcinek lędźwiowy nie odrywał się od materaca, to znaczy, żeby nie robiła się tutaj większa przerwa. Najlepiej, żeby w ogóle jej tutaj nie było. Rób to bardzo powoli. Jedna noga.
wysuń ją trochę w przód i staraj się utrzymać miednicę w tym samym ustawieniu. Wróć. Teraz dokładnie to samo druga noga. Unieś, miednica pozostaje w pozycji neutralnej. Wysuń nogę. Wróć. Spróbujmy jeszcze raz. Świetnie. Jeżeli udało Ci się zrobić te ćwiczenia, to staraj się kilka razy w tygodniu powtarzać je i będziesz mógł zauważyć, będziesz mogła zauważyć, że Twoja miednica ustawia się w tym właśnie prawidłowym położeniu.